Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trochę nas nie było, ale już znowu jesteśmy. Starałem się znaleźć w komputerze, gdzie ja tu ostatnio nagrałem odcinek. No, to chyba z ponad dwa miesiące temu muszę Wam powiedzieć, że wchodzę tak obok tego mikrofonu od paru dni myślę nagrać, nie nagrać, nagrać, nie nagrać, nagrać. To ja coś nagram, jakaś tutaj jest taka przemożna chęć. No, to tak chyba w ogóle jest z pisaniem czy z nagrywaniem, że, no, że istnieje grupa ludzi i prawdopodobnie ja do nich należy, która. Która m, próbuje właśnie swoje różne myśli, mniej bardziej wartościowe, przekazać w eter tudzież przelać na papier. Tym niemniej jesteśmy znowu, m, no właśnie, no, ciągle coś piszemy i to nam, m, to nam m, utrudnia podejście do mikrofonu. Dzisiaj jesteśmy znowu, jest świnka. Mam nadzieję, że, m, że uda nam się wkrótce nagrać jakiś, jakiś następny odcinek. Zresztą zauważyliśmy na m, portalu, gdzie gdzie ten cały nasz podcast się mieści, że cały czas tam ktoś wchodzi i... Zagląda. No nie są może to jakoś masy, ale widzimy, że podcast żyje, jakieś zainteresowanie jest. Oczywiście Spotify, te wszystkie inne platformy podcastowe, do których, was, których teraz pewnie każdy ma i każdy korzysta. Oczywiście cały czas jestem też na blogu Ryzykonomia. Tam co pewien czas pokazują się artykuły, które piszę m.in. także dla gazety ubezpieczeniowej i w różnych i w innych miejscach. Ostatnio taki artykuł o książce Szoszany z zubów, którą przeczytałem jakiś czas temu. No, może nie do końca, ale jeszcze trochę mi zostało. Wiek Kapitalizmu i Inwigilacji. Polecam, dobra książka, chociaż autorka mocno lewicująca, ale to tak naprawdę hardcore czasami, jak to przystało na profesorki z Harvarda, mogą sobie na to pozwolić. Ale pomijając tą warstwę, tą warstwę antykapitalistyczną, tak to nazwijmy, to bardzo ciekawe informacje dotyczące właśnie tego, jaki mamy dzisiaj zinwigilowany świat, co robią te wielkie big techy. Gafa to się chyba tak ładnie nazywa, tak, Google, Apple, Facebook, Amazon i nie tylko one. Muszę powiedzieć, że po przeczytaniu tej książki no, już znowu nie po przeczytaniu trochę mi jeszcze zostało ale czytając tę książkę, zacząłem sprawdzać te wszystkie tradycyjne, takie akceptuję, zgody, które codziennie klikamy w komputerze. I muszę powiedzieć, że to jest przerażające. My się tam zgadzamy dosłownie na wszystko, na transfer naszych informacji behawioralnych, tak? Bo o tym pisze Szana Zubow, a jeszcze precyzyjniej to ona wprowadza takie dosyć interesujące pojęcie. Zresztą to mi się podoba, że nie boi się. No, jest profesorką Harvarda, prawda? Więc może sobie na to pozwolić, jaką skromną doktorką czy doktorem w Polsce, którzy muszą się trzymać ściśle języka. Polskiego naszego wspaniałego ukochanego. Ona wprowadza takie pojęcie nadwyżki behawioralnej, czyli można powiedzieć, to jest wszystko to, co przekazujemy za darmo de facto, bo za darmo, bo nic z tego nie mamy. Różnym dostawcom internetu, no i oni potem robią z tym, co im się żywnie podoba, przede wszystkim to sprzedają, sprzedają tą nadwyżkę behawioralną, tą wiedzę, kim jesteśmy, co robimy. Oczywiście przede wszystkim reklamodawcom, ale tak naprawdę to jeszcze, Bóg wie, komu jeszcze. Nie mamy w ogóle nad tym żadnej kontroli. To staje się w ogóle bardzo ciekawym tematem, i ta książka zrobiła się dosyć głośna. i Ostatnio czytałem też taki artykuł w The Atlantic Ann Applebaum dotyczący właśnie tego, co wyprawiałem dzisiaj, te wielkie big techy. Też on Applebaum, no wiecie wiadomo, on Applebaum, żona Radka Sikorskiego. No, jaka tam żona Radka Sikorskiego, kobieta napisała. Gułak, łeb ma jak sklep, żona Radka Sikorskiego. No, ale tak to mi się skojarzyło. Bije się w piersi. No właśnie, Ann Applebaum napisała taki artykuł z drugim dziennikarzem, jak on się nazywa, S Pomarancew, ale nie pamiętam imienia, właśnie gdzie, gdzie pisze też również, jakie to, mamy dzisiaj, jakie to mamy dzisiaj wielką rolę algorytmów. Ja w tej swojej książce, którą wam mówiłem, że napisałem dotyczące sztucznej inteligencji, pisałem między innymi o algorytmach, no książka, tak jak powiedziałem, jest ciągle jakiś. Aż mi ręka opadła. Ciągle w jakichś. Jak to się nazywa? Nie reklamacjach. W reklamacjach pewnie też. Ona jest ciągle w jakichś recenzjach. No i w tej książce pisze też o algorytmach, bo o tych algorytmach trudno nie pisać, bo algorytmy są wszędzie. No i algorytmy siedzą w tych wszystkich właśnie wyszukiwarkach i nas po prostu szpiegują i kapują. Z drugiej strony, akurat. Właśnie mi się tak skojarzyła Szoszana Zubow z An Applebaum, której, której mężem jest Radek Sikorski. O, to będzie bardziej chyba poprawnie. Na pewno Radek Sikorski się nie obrazi na mnie. Ona właśnie z drugim współautorem zwraca uwagę, że dzisiaj te wszystkie algorytmy, chociażby Facebooka, mediów społecznościowych, są po prostu nastawione na sianie niepokoju. Tak? No one po prostu elewują, podrzucają, jakby wybierają te opinie, które są najbardziej takie, właśnie skrajne, które powodują największe jakieś zamieszanie. No i efekt tego jest taki, że nas narastają te wszelkie podziały, pojawiają się Trampy i różne inne czuby. Także, także też bardzo ciekawy artykuł. W The Atlantic Wam polecam. No, oczywiście z, z czytaniem dziś artykułów to jest jeszcze jeden taki ciekawy problem, bo mówiąc szczerze, no tak jak pewnie wiele osób, jestem trochę sępem i, i staram się czytać za darmo, a powinienem płacić, ale pewnie bym chętnie płacił, tylko no, ponieważ korzystam z różnych źródeł. Na przykład krytykę polityczną ostatnio dosyć często czytam, z którą się fundamentalnie nie, nie zgadzam pod względem, nazwijmy to, ekonomiczno-politycznym natomiast są tam do, dobrzy dziennikarze i można ciekawe rzeczy przeczytać. No właśnie i teraz no chętnie bym ich jakoś sparł, ale jak ja mam wyklikiwać, gdzieś tam wspierać tam, na poszczególne, to to jest skomplikowane I mam nadzieję, że to jakoś zostanie kiedyś rozwiązane, że będzie, można jednak, że będzie można jednak wspierać, prawda, no bo jeżeli czytam coś raz na jakiś czas i wypewnię też, no to, to trudno być stałym, 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 stałym wspieraczem, chociaż powinienem, no To przyznaję, ze wstydem, prawda. No właśnie, polecamy tę książkę Szeszany Zubow wie, Zubow, wie Kapitalizmu Inwigilacji. Świetny tytuł swoją drogą, prawda? Taki była, taka była kiedyś książka, o której pisałem na blogu, Gaia de Borda, hmm, Społeczeństwo Spektaklu. Też bardzo dobry tytuł, wiele mówiący. Czasami tytuł więcej mówi niż sama książka. też Wam z kolei polecam. Z tym, że akurat hmm, Gaj de Borda to był prawie takim jakimś. Anarchistą francuskim z lat chyba 70., o ile pamiętam. Polecam wam książkę Szoszane Zubów, polecam wam też ten artykuł Unlapple Baum w The Atlantic, no bo rzeczywiście algorytm się niepokój, ja nawet nie wspominam o wielkiej roli i o tym też coraz głośniej się mówi, właściwie cały czas się mówi, kto czyta ten wie, o tym jak te algorytmy i w ogóle media społecznościowe są wykorzystywane przede wszystkim oczywiście przez Rosję, ale też zauważyłem o ciekawe ciąg ciąg ostatnio wielką, wielką em, Powiedziałbym nawet ofensywę państwa środka. No, a dlaczego nie, prawda? To wydaje się, drogi Sherlocku, że jest to oczywiste. No i... No bo tak jak powiedziałem, no, to, co się dzieje w mediach społecznościowych, daje bardzo dużą, dużą, duże pole do manipulacji społecznych. Oczywiście najważniejsze jest, żeby przekonać społeczeństwo, że żadnych, żadnych manipulacji nie ma. No, jak powiedział kiedyś pewien sławny wódz Apaczów, niebezpieczeństwo, ryzyko nie jest tak niebezpieczne, jeżeli się o nim wie, prawda? A jak się nie wie, no to można się dać manipulować. No, tylko, żeby nie było tak, że ja tutaj dołączyłem do jakiegoś grona jakich, prawda, osób, które mówią, że znają prawdę, bo dzisiaj jest pełno takich, prawda, łącz rozum, znaj prawdę. Ja się, odwoła, mógłbym się tu odwołać do różnych, do różnych źródeł o, o tym o tych manipulacjach, właśnie no, piszą takie osoby chociażby jak Apple Applebaum czy, 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 czy Szaszana Zubów. Można przeczytać w różnych innych źródłach, nawiązujących chociażby do źródeł wywiadowczych NATO czy Stanów Zjednoczonych, że to się odbywa na wielką, na wielką skalę. Zresztą Joe Biden parę dni temu na pewno słyszeliście, powiedział, co sądzi o, o Władimirze Władimirowiczu jego, jego tam próbach wtrącania się do amerykańskich wyborów. No widzicie, tak tutaj odpłynąłem zaraz do kolejnej książki. Jeszcze mam jedną książkę, bo położyłem sobie prawda, Świnko? Położyłem sobie książki na blacie, żeby do nich jakoś tak nawiązać, żeby, żeby coś mądrego jednak tutaj powiedzieć w tym odcinku. W kolejnym odcinku tak sobie myślę o dwóch tematach, które chciałbym poruszyć o sektorze publicznym. Obiecałem to już dawno, że powiem parę słów o tak zwanej kontroli zarządczej. No to chyba zresztą będzie bardzo na czasie. I zarządzaniu ryzykiem też jest coś takiego, więc może poświęcę Jeden albo dwa odcinki tej kontroli zarządczej, i myślałem, że też coś podsumuję i, i uporządkuję. Jeszcze jeden temat, może wrócę do tych ryzyk politycznych, prawda? A, a pewnie do paru innych też. Ale jak widzicie, że ryzykonomia teraz dryfuje w różnych innych kierunkach, więc zostawiam sobie tutaj otwarte pole do gadania, bo w końcu, tak jak powiedziałem, to jest mój blok i mogę sobie gadać, prawda, świnko, co tutaj żywnie podoba. A jeżeli ktoś słucha, no to oczywiście bardzo się z tego cieszymy. Na blogu możecie nas czytać. Grupa Zarządzanie Ryzykiem na LinkedIn działa, tam się nowe osoby podłączają. No, czasami ktoś coś powie, wiadomo jak to jest z tymi wszystkimi grupami. Grupa Sztuczna Inteligencja AIA Polska również, 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 również działa. O, pandemię. Ja wiem, czy już mówić o tej pandemii, bo pewnie wszystkim to się wylewa. Chociaż teraz wchodzimy, mam wrażenie w jakiś dramatyczny okres. polecam wam śledzenie tego, polecam wam śledzenie tego portalu tych modelarzy, matematyków Centrum Modelowania Matematycznego chyba, tak? Z, z Warszawy, z Uniwersytetu Warszawskiego. Tam ostatnio się pojawił taki wykres mniej więcej, co nas czeka. No niedobrze jest. No i bardziej chyba przerażające i budzące też mój podziw, skądinąd jest to, jak ten nasz, ta nasza szajka, nasi władcy potrafiła zamolić cały ten temat i zwróćcie uwagę, że my jesteśmy... The Economist o tym ostatnio pisał, że tak zwany excessive mortality, czyli ta, czyli ta nadmierna śmiertelność, a więc liczba ofiar nie tylko samego COVID-a, ale tych osób, które no nie zostały wyleczone, nie trafiły do lekarza z przyczyn różnych innych chorób, to excessive mortality na 100 tysięcy mieszkańców jest, no tutaj spoglądam sobie na taki wykres sprzed paru dni Eurostatu, no to jest wręcz najwyższe w Europie a jedno z najwyższych na świecie, prawda? My jesteśmy naprawdę kopnięci strasznie tą epidemią, no ale ludzie sobie jakoś nie zdają, jakby z tego sprawy. Chyba ich to nie interesuje. No i, no i tutaj też znowu jakieś tam nawiązanie do tych algorytmów, do tego kontroli świadomości społecznej. Polecam o tym, pisze on Apple Zresztą Annette Baum, muszę powiedzieć, ona też, żeby nie krytykować, daje kilka takich swoich pomysłów i swojego spółautora, pana Pomarancewa. Tak się chyba nazywa, jeszcze raz powiem. Jak można sobie poradzić z tym i z tą wszechwładzą tych algorytmów, które są programowalne albo czasami po prostu manipulowalne, manipulują nami, Właśnie ona tam postuluje stworzenie jakichś takich mechanizmów, które będą jednak elewowały, wybierały te treści bardziej wartościowe, wspierały je. No i pewnie też regulacje, to jest bardzo szeroki temat. Regulacja internetu. Ja się jak najbardziej przychylam do tego, co ja się mogę przychylić, ale że, ten, że internet trzeba zacząć regulować, bo to po prostu jest kompletnie wolna amerykanka. Te firmy, te firmy wielkie, informatyczne, informatyczne tech, big techowe, ta gafa robi po prostu, co im się żywnie podoba i nie wiem, gdzie to nas może zaprowadzić, a mamy teraz jeszcze pracę nad sztuczną inteligencją. Ostatnio zresztą się pokazał taki bardzo duży raport, którego, którego jakby na czele zespołu, który, który pisał ten raport był Erik Schmidt. Kojarzycie? Być może on był dyrektorem generalnym czy zarządzającym, jakkolwiek się nazywało i jeden z zespół właścicieli w pewnym momencie na pewno też ważnego pakietu akcji Google'a no i, no więc ważna postać, ale tam inne, inne osoby piszą o, o konieczności wzmożenia, można powiedzieć wyścigu Stanów Zjednoczonych z Chinami, z Chinami jeżeli chodzi o sztuczne inteligencję bo Chiny Xi Jinping chyba postawił Chinom taki cel, że do 2030 już roku mają osiągnąć w tym zakresie w supremację, no i ja muszę wam powiedzieć, że co by nie mówić o Stanach Zjednoczonych, to ja już wolę żyć w niewoli Stanów Zjednoczonych niż w niewoli chińskiej, no jeszcze nie wiem, jak to stanie wolno Stanów Zjednoczonych, bo tam zadziwiająco ludzi chce wskoczyć do tego obozu, czego nie można powiedzieć o Chinach. Także raport chyba liczy 700 stron i mam go gdzieś tam do przeczytania. Także, także mam, za, za, mam zadanie takie przed sobą. Postawiłem, że go jednak, że go jednak.